Witam wszystkich, tu Laoskar i zapraszam na Zagrajmy w KOTOR. I na początek kilka zmian, jakich dokonałem. Moja postać nosi teraz tak samo jak wcześniej dwie bronie, ponieważ ma bodaj większy modyfikator dodatni do uderzenia. Ma ona standardowo prototypowe vibroostrze, przepraszam. Zakupiłem także rękawiczki infiltratora, które tak samo jak rękawiczka Bradzika dodają plus 1 do zręczności, ale także mają bonusowe cechy, te, które mnie interesują, czyli używanie komputerów oraz zabezpieczenia. Zakupiłem także tą obręcz interfejsową, ponieważ także dodaję ze względu na bonusowe modyfikatory do umiejętności, które mnie obchodzą. Założyłem także tarczę, czemu nie? Rękawiczkę Bradzika ma teraz Kanderus. Ulepszyłem także jego broń, dzięki czemu ma spore obrażenia. Założyłem mu także strój wojenny Davika oraz ma gogle wykrywania ruchu, czemu nie? To już mnie mniej obchodzi. A Ukarta standardowo, bodaj ma tylko dwa ciężkie blastery i nic poza tym. Nie mam tego zakładać. Yes. Lubię mieć zawsze chociaż jeden pancerz w rezerwie, zatem nie będę na razie sprzedawać tego pancerza Republiki, czy jak on tam się nazywał. Źle idę. Zobaczmy, można wyjść tędy? Nie. Kurczę. Fail. Otwórzcie mi drzwi, jestem uczniem, nie wiem. Nie ma niższej rangi od padawana. Ale jestem uczniem, młodzikiem na przykład. Jestem, nie wiem, ile on... Tak na oko... 30? Jestem 30-letnim młodzikiem. Spoko. Dobra, gdzie jest stąd wyjście? Ja chcę wyjść. Fakt. Kurczę, przepraszam mocno. Trzeba bodaj pogadać z tym robotem, który plącza się w pobliżu. Ganiam bez sensu. Ty, blaszak. Właśnie. O tym zapomniałem. Oto Dantooine, czyli sawannowate coś z latającymi płaszczkami. Co z nową kartą? Nie, co ty masz na myśli? Tak. Właśnie. If I were Malak, I'd be a bit nervous to have you on my tail. I just don't trust easily. For good reasons, which are my own. No dobra, jakie? Z jakich powodów mi nie ufasz? You want to know why I don't trust anyone? Fine. Here goes. 5 years ago, the Jedi had just finished the war with the Mandalorians. Revan and Malak were heroes. No dobra. I was damn proud to have served in their fleet. It was completely unexpected when they turned on us, invading the Republic while we were still weak. Nobody knew what to think, least of all me. Our heroes had become brutal, conquering Sith. And we were all but helpless before them. I mean, think about it. If you can't even trust the best of the Jedi, who can you trust? Moi mamie. No właśnie. Of course the Jedi turned to the dark side. There were others, however. Co, tak to przeżyłeś? Nie wiem. Trusted men who joined them. Malak and Revan and the Sith deserve to die for what they've done. But the ones who fled the Republic and joined them are even worse. Kto? The dark side has nothing to do with why they joined with the Sith. They deserve no mercy. A czyli kto? Kogo tak nienawidzisz? I know. I'm
And I should apologize to you. I've become so accustomed to expecting the worst in others, and you've done nothing to deserve that. It's just... No, never mind. Let's just continue with what we were doing. I'd rather not talk about it. Dziwne. Najwidoczniej to już widzieliśmy wcześniej, że Kart został przez kogoś zdradzony, ale okazuje się, że przez kogoś, kto był mu, nie wiem, bliski? I myślę, że czas go wywalić. Pa, pa. Ponieważ nie mogę z Bastilą... O rany, co za lipa. No cóż, Bastila. Dobra, będziesz w drużynie, czemu nie? Nemo. It is good sometimes. O, to Jedi. Jak widzimy po szacie. The beauty of nature and the force. I am sorry. Naśpałeś się czegoś? I do not believe we have met, apprentice. My name is Nemo. Is there something I can help you? Mam na imię nikt. Genialne. To był szok poporodowy, kiedy cię tak mamusia nazwała. Ha? Tak, wysłano mnie z zadaniem. Coś wiesz o tym zadaniu? Nie. Jak zwykle. Jaki cham? Stary dziad, możesz odpowiadać na pytanie. The grove can be found to the south and east in the plains, but be wary of Cathans. They may be Południowy wschód, okay. The power in the grove. Is there something else I can help you with? Dobra, coś o nim. I am truly flattered. What is it you wish to know? Czemu jesteś taki stary? Właśnie, czemu się tak nazywasz? The importance you put in a name is misleading, young one. You, of all people, should remember that. Is there something else I can help you with? Cie. Bo ja wiem. I hope Raczej your time nie. is well spent here on Dantooine. Opa. Jak widzicie, nie mamy jeszcze szaty Jedi. Nawet nie, nam nie dali niczego początkowego dla takiego cieniasa w ich szeregach. Ha, skąpcy. No cóż, pancerz jest i tak dobry. Greetings, friend. I think I can safely assume you are a member of the Jedi. Bravo. Has the council agreed to hear our petition? No dobra, nie jestem jeszcze Jedi. Powiedzmy. I was mistaken. Does the council require our presence? Tak, czekają na was. Yes, thank you, Master Jedi. Master. Stay here, Rilka. I'll be back in an hour or so. Yes, dear. Good luck. Papa, oni są bodaj związani z jakimś zadaniem. I hope the Jedi Council will listen to Gar. If they don't, I don't know what we'll do. Może na te... Dobra, nie pamiętam kompletnie, z jakim zadaniem oni byli związani. A to jest Yon. Are you a Jedi? How long can you people continue to I on jest związany z zadaniem z tymi najazdami Mandalorianów. Jesteśmy Jedi. Udajemy Bastila, jesteśmy wyniosli. I say we look for these Mandalorians. I fought them in the war. They're nothing but vicious pirates. We should Kaderus, obrażają twój lud. Czemu nic nie gadasz? Właśnie. Oczywiście Jon jest rozżalony, ponieważ zabili mu córkę. There was nothing I could do. They came to our land demanding our livelihood. But Ilsa, my Ilsa, said no. I co, zabili ją, tak? Oczywiście. No, Mandalorianie z Durosami na współkę zaatakowali posiadłości, w tym także posiadłość Jona. Właśnie. Zobaczmy. Zabijemy ich wszystkich. Chwil. I dostajemy mroczny punkt. Czy punkt mrocznej strony mocy. I w kilku miejscach na Dantooine możemy znaleźć właśnie skupiska Mandalorianów, których możemy zabić.
Wtedy bodaj, nie pamiętam, czy za całość zadania dostajemy dodatkowe mroczne punkty, czy po prostu za każde zabite skupisko, raczej za całość. No cóż, to było tyle w tym odcinku. Zagrajmy w KOTOR, w następnym zapuścimy się jeszcze dalej, z dala od tego enklawy Jedi, żeby zobaczyć prawdziwe oblicze tej planety i więcej płaszczek. To był LavoScore i życzę wszystkim widzom miłego dnia.